serdecznie po projekcji filmu Paszporty Pan Akwariu. Dzisiaj z nami w tej dyskusji po filmie brać udział będą reżyser tego dokumentu, pan Robert Kaczmarek. Witam. Konsultant historyczny tegoż dokumentu i pracownik Instytutu Pamięci Narodowej Piotr Gądarczyk. I pan Michał Sobelman, rzecznik ambasady Izraela. Witam. Ja nazywam się Mikołaj Birowski, mam tradycyjnie przyjemność i zaszczyt prowadzić cykl Warszawa dwóch powstań. To już tradycja, można powiedzieć, że w Warszawie dwóch powstań pokazujemy dokumenty Roberta Kaczmarka, bo tak się złożyło, że cykl Warszawa dwóch powstań narodził się wraz z pokazem dokumentu Betar w kinie Muranów. Później pokazywaliśmy Tory i Miecz tutaj już w sali Nowaka Jeziorańskiego, no i dzisiaj trzeci dokument, czyli Paszporty Paragwaju. Pierwsze pytanie oczywiście kieruję do reżysera, bo to jest już trochę inna historia niż te dwie pierwsze, czyli Betar i Tora i Miecz, one były ze sobą powiązane, aczkolwiek wciąż mamy kontekst warszawskiego getta. Jak ta historia do pana przyszła? Patrzyliśmy na koniec na napisy końcowe, tam są podziękowania do konkretnych osób, ale chciałbym, żeby pan tą całą kuchnię tej historii, jak ona do pana trafiła, a potem pan się zdecydował ją wam pokazać. Dzień dobry państwu. Historia powstawania tego filmu ma kilka dobrych lat i jest to film z gatunku filmów, które powstawały w trakcie odkrywania faktów historycznych. To nie było tak, że dostaliśmy pełen zespół dokumentów czy opracowania naukowe i na tej podstawie zrobiliśmy film. To było takie rozpoznanie boju. Wraz z pracami, które rozpoczęły się prawie 3 lata temu nad tym filmem, zmieniało się też założenie tego filmu, bo dochodziły do nas coraz to nowe fakty i dokumenty. Sam początek jest chyba jednak wtedy, kiedy robiliśmy Torę i Miecz, bo wtedy się pojawiła sprawa Zajdmana. Myśleliśmy, że ten temat będzie stanowił samodzielny film, ułożył się trochę inaczej. Więc ta konstrukcja miała troszeczkę taką konstrukcję jak puzzle. Tutaj nam coś powstało, tutaj coś powstało. Kiedy zaczynaliśmy, archiwa szwajcarskie były jeszcze niedostępne, nie było archiwum ALIS-a. Nie wiedzieliśmy w większości rzeczy o ambasadorze Łatosiu, więc krok po kroku to nam się wszystko rozszerzało i dzięki cierpliwości Instytutu Pamięci Narodowej ten film mógł powstawać i jestem głęboko przekonany, że to jest pierwszy film i że on dopiero uruchomi zainteresowanie innych kolegów i koleżanek tym tematem i będzie można na tej podstawie zrobić kilka równie pasjonujących filmów, bo tu jest wiele wątków ze względu na czas nawet niedotknięty. Tam tylko wspomnieliśmy o tym, że na przykład kanały dyplomatyczne były udostępniane pomiędzy Szwajcarią a Stanami. To jest szalenie ważne, bo obowiązywała w Stanach cenzura wojenna. I gdyby nie konsul polski w Nowym Jorku, to środowisko żydowskie by się w ogóle nie dowiedziało o tym. Albo z dużym opóźnieniem, co się dzieje na terenach okupowanych. Więc ten kanał szwajcarsko-amerykański był szalenie istotny i słynny marsz rabinów na Biały Dom by nie doszedł do skutku, gdyby nie właśnie placówka w Berlinie. No ale to gdybyśmy poruszyli ten temat, to powinniśmy poruszyć w ogóle całą sprawę związaną ze Stanami Zjednoczonymi, czyli zrobić dodatkowy film. Na razie jest tak, że to, co było finałem tego filmu, czyli rozmowy z potomkami ocalonych, zaowocują, mam nadzieję, drugą częścią tego filmu, bo już zdjęcia uciekające zrobiliśmy w Izraelu i będę robił, co będę mógł, żeby dopełnić tą historię opowieścią o losach tych, którzy przeżyli ich potomków. Piotrze, do ciebie pytanie, bo też jakby jesteś z tymi dokumentami Roberta Kaczmarka nierozerwalnie związany od samego początku.
jak wyglądała Twoja praca przy tym dokumencie. Wiem skądinąd, że mówiłeś mi, że właśnie też z takim niekłamanym żalem, że niektóre rzeczy przyszły już kiedy po montażu, po tym kiedy już dokument był w zasadzie skończony, no to też chciałbym Cię trochę poprosić o może o parę rzeczy, których tu nie widzieliśmy, ale też jak przebiegała ta praca, bo ona, no, to jest materia trudna, zwłaszcza, że przecież to jest historia absolutnie przykryta kurzem pamięci. No więc jest tutaj sporo niewykorzystanych dokumentów, w zasadzie moja rola była tutaj przede wszystkim dokumentacyjna, poza tym zdaje się, że chyba prowadziłem kilka tych wywiadów, tak, które tutaj były wykorzystane, natomiast no, w dużej mierze część dokumentów nie jest wykorzystana przede wszystkim z organizacji Relico, czyli jakim, które jest obecnie w Yad Vashem w Jerozolimie, to jest bardzo ciekawe archiwum, tam są no, setki nazwisk, tysiące nazwisk osób, które starały się o paszporty, próbowały je uzyskać. Jest mnóstwo kopii tych paszportów i poświadczeń. Jest bardzo rozległa korespondencja instytucji żydowskich w ogóle, Relico i z rabinami, z Izraelem, ze Stanami Zjednoczonymi. Bardzo, bardzo dużo interesujących dokumentów, które już później troszeczkę na skutek jakby chyba przede wszystkim różnych terminów nie udało się wykorzystać. No jest tego dziesiątki tysięcy stron dokumentów. Wydaje mi się, że ktoś powinien na ten temat napisać jakąś solidną monografię, bo to są na razie materiały niewykorzystane i jak dobrze wiemy, zdaje się, że nie ma solidnego opracowania całej tej akcji, ani takiej monografii, która by te archiwa w jakiś sposób omawiała. Zanim oddam głos Michałowi Sobromanowi, to tylko jeszcze w gwoli takiej kronikarskiej powinności, nie byłoby tego dokumentu, gdyby nie zaangażowanie ambasadora Rzeczpospolitej Szwajcarii Jakuba Kumocha. I on był takim dobrym duchem, bo przecież on też jakby zainspirował dziennikarzy, dziennika Gazeta Prawna i potem właśnie panów Roberta Kaczmarka i Piotra Gontarczyka. Pytanie do Michała Sobelmana. Kiedy po raz pierwszy ta historia trafiła? Czy pan się o niej dowiedział dopiero z tego dokumentu, czy nie? I znowu też będę ciągnął za język o to, czego nie widzimy na ekranie, to co didaskalia, że tak powiem. Bardzo żartuję. Ja się urodziłem w 1953 roku i historię tę podświadomie znam 10 lat wcześniej. To znaczy, w 1953 roku, mniej więcej do grudnia. Po pierwsze, Abraham Zilberstein, tutaj przystanów pokazywany, przyjechał do Szwajcarii nie przed wojną, ale w trakcie wojny. Wyjechał, jak jest opisane w kilku pamiętnikach, z Będzina, bo stamtąd pochodzi, był jednym z najbogatszych żydowskich mieszkańców tego miasta, z trzema córkami i 8 walizek. Listopad 1939 rok. Było to takie niesamowite, tych 8 walizek, że dla wszystkich było to naprawdę niesamowite. Sprawa jest jedna z najbardziej znanych, jeżeli mówimy o sprawie związane z Holokaustem, Zakładem Żydów Polskich. Sprawy te są znane z Warszawy, pisał o tym Marek Berg w swoim jednym z pierwszych dzienników, pisał o tym Antek Zuckerman, w tym co w Polsce się nazywa Na Dwie Pamięci, a w Izraelu pełne wydanie 7 tamtych lat, ale najwięcej o tym pisała Heike Kringer, jedna z ważniejszych bojowniczek, jedna z działaczek Shomera Zair, która w jakiś sposób przyjaźniła się z Anielewiczem. Anielewicz był w Będzinie w 1942 roku przez wiele miesięcy. W Będzinie sytuacja była dużo lepsza dla Żydów niż gdziekolwiek indziej, do tego stopnia, że istniały tam nawet folwarki, gdzie młodzież żydowska pracowała. Heike Kringer uczestniczyła w takim dosyć nieudanej próbie powstania w getcie będzińskim w trakcie likwidacji getta w lipcu 1943 roku. Została złapana, była torturowana i w jakiś sposób zapomniana. Także we wrześniu 1943 roku udało się uciec z grupą towarzyszy i schronić w małej Dąbrówce.
Napisała swoje dzienniki niemalże na bieżąco. Jedną z najważniejszych spraw, którą opisuje, to jest sprawa paszportów południowoamerykańskich. Raz jeszcze powtarzam, jesień 1943 rok, kiedy to jeszcze ta akcja gdyby trwała. Hajka razem z towarzyszami przez Słowację, Węgry. Zagada jeszcze do Węgier, wtedy nie nadeszła. Przez Konstantynopol przybyła do Hajfy ze swoimi dziennikami wydanymi w języku polskim. Kto chciał, kto miał dostęp, Ben-Gurion miał dostęp, mógł te dzienniki przeczytać i przekonać się troszkę na ten temat. Po raz pierwszy pamiętnik Hajki Klingi opisany po polsku został przetłumaczony na hebrajski w 1958 roku i wydany, ocenzurowany. Kolejna próba to jest książka Eliu Rungena, syna Hajki Klinger, w 2011 roku. Ja sam przetłumaczyłem ten pamiętnik, podejrzą książkę 700 stron na język polski, znajduje się u Państwa, ale w IPN-ie już od chyba 6 lat, coś koło tego. Najważniejszą jakby sprawą, jeżeli chodzi o te paszporty południowej Ameryki, to może nie jest działalność polskiej ambasady, aczkolwiek historię Ładosia opisała wiele lat temu Agnieszka Haska, prawda? W Izraelu również jego nazwisko jest znane. Parę miesięcy temu był artykuł w Polityce również na temat tej rodziny ortodoksyjnej. Natomiast równolegle do działalności placówki w Bernie działała placówka w Genewie, która wysyłała 5000 paszportów do Będzina, około 5000. Do członków organizacji, do Żydów, wszystko to one były in blanco przesyłane normalną pocztą. Zresztą do Warszawy te paszporty również trafiały do urzędu pocztowego, który działał w 40 do 43 roku przy ulicy Zamachowa, bodajże. Nieprawdą jest, że Niemcy nie wiedzieli. Niemcy wiedzieli, czasami stosowali to jako pułapkę. Jedną z najbardziej znanych postaci, która zginęła z myślą, że dojedzie do Paragwaju, był poeta, twórca poematu zamordowany na Rodzie Żydowskim Isaac Zedelson. On rzeczywiście dojechał do Wittel i stamtąd trafił do Auschwitz. Jest prawdą, że tematy te nie są opracowane. Wyszły przynajmniej 3 książki, a ja nie jestem specjalistą od tego, poświęcone tematyce związaną z paszportami. Może najważniejszą książką to są 2 pozycje Eli Bornsteina, który był przedstawicielem Schaubera Zeir w Genewie i który korespondował z organizacjami żydowskimi, pisząc o nich czasami normalnie, po niemiecku, a czasami szyframi. Napisał, zmarł zaledwie 3 lata temu w kibucu Lahavot Pasha, notabene stan kibuc, z którego pochodził inny historyk izraelski, Israel Gutman. Jego pierwsza książka, wydana w 1996 roku, to Spokojna Wyspa Szwajcaria, gdzie opisuje właśnie próby ratowania. 300 stron znakomitych dokumentów. Druga książka to Między Genewą a Lahavot Pasha, która się ukazała 2 lata później. Została oczywiście po hebrajsku, potem przetłumaczona na angielski. Za kilka dni dowiedziałem się od Eliu Rungena, ma być korespondencja poświęcona właśnie paszportom paragwajskim, nie tylko. I jeszcze rada do Państwa, najwięcej dokumentów związanych z tym tematem nie jest wydanie Gataszem. Ja jestem z wykształcenia historykiem, aczkolwiek od wielu lat niepraktykującym. Największe archiwum związane z tym jest Kibat Habiba, archiwum Moresze i tam bym właśnie radził się udać. Dziękuję. Ja oczywiście to pytanie zadałem trochę prowokacyjnie, bo przecież Michał
tutaj nie znalazł się zupełnie przypadkiem i nie tylko jako rzecznik. Pytanie teraz do Roberta Kaczmarka. Znaczy, ciśnie mi się na usta takie pytanie, że większość Państwa nie zna jednak tej historii. I pytanie jest o ten paradoks. Dlaczego tak piękna historia współpracy polskiej ambasady, polskiego rządu z organizacjami żydowskimi nie ujrzała światła dziennego na tyle pełni, żebyśmy o niej, ją znali powszechnie, a nie w zamkniętym kręgu. Ale zanim o tym, to ja bym chciał, żebyście panowie mogli trochę krótko powiedzieć o tej czwórce, która tutaj jest bohaterami, czyli o Aleksandrze Łatosiu, Juliuszu Kile, Konstantym Rokickim i Stanisławie Ryniewiczu. Co to są za ludzie? W ogóle to jest, pracując nad tym filmem, zauważyłem takie dwa fenomeny. Jedno to jest to, że są ludzie bardzo różni. Zresztą i powojenne losy świadczą o tym, że rozbiegli się w tak różnych kierunkach i dokonali tak różnych wyborów ideowych, że tak spokojnie się zastanawiając, właściwie wydaje się niemożliwe, że mogli współpracować, szczególnie w tak opresyjnych czasach, jaki był czas II wojny światowej. To trochę tak, jakby dzisiaj na polskiej scenie politycznej posadzić ludzi z najbardziej odległych obozów lub ludzi, którzy zaangażowani są w politykę, no bo są polscy dyplomaci. Są ludzie, którzy mają pełną świadomość polityczną i dokonują bardzo różnych wyborów. A jednak było coś takiego, co spowodowało, że potrafili współpracować bardzo skutecznie, bo było to na pewno działanie skuteczne. A drugie, na co bym też zwrócił uwagę, że gdzieś w tym działaniu dominowała taka decyzja pomocy obywatelom polskim na początku. I był to ten taki paradygmat kulturowy Rzeczpospolitej, bez rozróżnienia na pochodzenie, na narodowość, ci, którzy byli w opresji, którzy tego potrzebowali. A wracając do tego, dlaczego ta problematyka nie jest znana, to chyba to jest jeden z wielu tematów, który został zaniedbany i który został gdzieś tam zapomniany, a czas robi swoje i oczywiście są w gronach specjalistów rzeczy znane. I sam się przekonałem o tym, chociażby film Beta, o którym tutaj wspominałeś, że był takim początkiem tych spotkań, ale nie wiem, czy powstał jakiś drugi film na temat tej organizacji na świecie. Już minęło ponad 10 lat i ci, którzy udzielili nimi wywiadu, ci Betarczycy już nie żyją, bo wszyscy zbliżali się do setki. A nie słyszałem, że powstała monografia. Są tematy, które są wycinane z historii. To, że powstaje jakieś opracowanie, które gdzieś tam w nakładzie kilku tysięcy egzemplarzy w gronie specjalistów jest dyskutowane, no to jest jedna sprawa. Drugą to jest sprawa popularyzatorska. I to jest chyba pytanie, dlaczego tego typu problematyka nie znajduje swojego, nie wiem, odzwierciedlenia na przykład artystycznego w filmie. Dlaczego te historie, to są fantastycznymi historiami bondowskimi, one świetnie się nadają, Szwajcaria, agenci, paszporty, złoto. No co może być lepszego dla kina sensacyjnego, historia, do tego to jest prawdziwe, to nie są bankarty wojny. A bankarty wojny robią po prostu świadomą karierę, a prawdziwe historie gdzieś są spychane w niebyt. I to jest z jednej strony jakby relacje związane z relacjami, znaczy relacje polsko-żydowskie, ale również w naszej historii. Ja robiłem film Towarzysz Generał, to przecież tak samo było. To było niby, że wszystko było znane, a jednocześnie było nieznane. Myślę, że nie było dobrego czasu na opowiadanie historii, bo w PRL była jedna wersja, która dominowała i fałszerstwa z pełną świadomością, bo jednak w latach 40. źródeł przynoszą teraz swoje owoce, a w momencie, kiedy odzyskaliśmy jakąś tam część niepodległości, właściwie została ta bajka narracji została przegięta w drugą stronę. Znaczy nie było nigdy czasu, żeby o tym okresie, że drugiej RP rozmawiać w pełni zgodnie z faktami, nie propagandowo, ale nie właśnie w grupach seminaryjnych, tylko w takim odbiorze społecznym. To, co jest, nie wiem, w podręcznikach szkolnych, tak jak się uczy dzieci. Myślę, że stąd są te kłopoty z tego typu problematyką. Piotrze, to w zasadzie to samo pytanie, bo jeszcze chciałbym wrócić też do tych życiorysów czwórki Ładosia, że użyję takiego określenia.
bo to jest pewien background drugiej Rzeczpospolitej. Pewien taki, pewien typ ludzi o różnych poglądach politycznych jednak reprezentują jako, jako taką legitymację pod tytułem druga Rzeczpospolita. No tutaj już do tego, co mniej więcej w filmie dosyć dobrze opowiedział pan ambasador, no tutaj już niewiele jakby dodamy, to są po prostu przedwojenni zawodowi polscy dyplomaci, którzy no, posiadali pewien taki background właśnie wspomniany tutaj w filmie wielokrotnie. Natomiast no jeszcze oczywiście bardzo, bardzo dziękując za wszystkie uzupełnienia i tutaj poprawki pana Michała jak najbardziej uzasadnione, mogę tylko dodać do tego to, że ilekroć Robert jak już zakończy film, to bardzo często się spieramy i kłócimy, a nawet awanturuje się, bo wręcz to były awantury, na przykład po filmie Bay, tak? Które wątki są poruszone, a które zostały zrobione, które zostały pominięte, albo która wypowiedź została nie zawsze jakby do końca zgodna z wiedzą historyczną, ale nie czy możemy cenzurować źródło. No nie możemy cenzurować tego, co tam czasami ktoś powie, albo dawać gwiazdki na dole ekranu. Tak samo tutaj też no, film rządzi się pewnymi swoimi prawami i no, jakby często dla pewnej tak, tego, żeby to się oglądało, o, bo jeżeli kogoś się filmem historycznym nie zainteresuje, ten scenariusz nie jest dynamiczny i nie powiedziany jest jakiś fragment komplementarny, a czasami tylko fragment historii, no to po prostu widz ma taką tendencję, żeby taki film po prostu wyłączać, więc on jakby no nie jest, nie może zastąpić solidnego opracowania naukowego, w którym wszystkie elementy są poruszone. On opowiada fragment historii o południowych paszportach, tak? Wątkiem głównym jest tutaj paszport Paragwaju. Przecież tych państw, na których on jest Nikaragua, Kuba, tam jest mnóstwo innych paszportów. To też jest pod tym jakby fragment rzeczywistości. Jest to również fragment działalności polskiej dyplomacji w tym obszarze, w kierunku. Tak? Jakąś historię można było jedną powiedzieć. Oczywiście to nie jest film, nie może wypełnić takiego solidnego opracowania naukowego, który poruszyłby te wszystkie wątki. Nie taka jest jakby tutaj cel filmu. Ale oczywiście części tych książek nie znałem, z przyjemnością ogromną będę uzupełniał i uzupełniał wiedzę. Bardzo dziękuję za te wszystkie uwagi. Gwoli uzupełnienia, już kończąc film, to co jest wzmiankowane, że prawdopodobnie pierwszy paszport to jest jesień właśnie 1939 roku i uratowanie grupy Żydów ze Lwowa spod okupacji sowieckiej i kierunek na Kobo, prawda, i Sugihara to pracował właśnie, on był tylko przykrywką tak naprawdę, on jest znany, a tak naprawdę on mógł funkcjonować dzięki temu, że polscy dyplomaci dostarczali mu swoich informacji, to oni znali w republikach nadbałtyckich realia życia, ludzi, komu należy pomóc, w jakiej kolejności i tak dalej. On legitymizował to, przykrywał, bo Niemcy to po prostu tolerowali. I jest wielki film o Sugiharze zrobiony chyba w 2015 roku przez Japończyków, natomiast u nas nikt się nie pchła tego wody. Ale ja mówię o fabule, ja mówię o dużej fabule czy serialu, gdzie wszyscy znają, kojarzą, stawka większa jak życie, tylko że o tej problematyce, prawda? No, takiego filmu nie ma. Prawdopodobnie, bo tu pytanie było o tych głównych bohaterów, radca Reniewicz był po prostu dwójkarzem prawdopodobnie. Był to oficer wywiadu, który świetnie się orientował w realiach i wszystko wskazuje na to, ale już nie mieliśmy dowodów, to musiałbym zrobić hipotezę, że jest takie domniemanie, że może tak, a może inaczej. Piotr, będąc wiadwaszem, znalazł na przykład super atrakcyjne informacje na temat szkoły rabinackiej, która dotarła do Szanghaju. I tam ugrzęzła, bo ich Amerykanie nie chcieli przyjąć. I wielka akcja finansowo-organizacyjna polskiej placówki, wtedy jeszcze w Japonii, i pieniędzy, które przychodziły ze Szwajcarii, żeby wysłać tą ponad 100-osobową chyba szkołę rabinacką do Brazylii, a z Brazylii dopiero po jakimś czasie dotarli do Stanów. No, fantastyczny wątek, ale to jest zupełnie inna historia. To jest trochę tak, że film ma zainspirować, ma jakby spowodować to, żeby widzowie trafili do tych książek, które pan wspominał, a jednocześnie percepcja widza jest taka, że jeżeli obco brzmiących nazwisk będzie za dużo w filmie, to ani jednego nie zapamięta. To się robi magma. To w książce można cofnąć się, zobaczyć przypisy,
zajrzeć do internetu, zweryfikować, wrócić do książki, nic się nie dzieje. Film leci w telewizji i albo przełącza na kanał sportowy, albo dalej ogląda ten film. No i to jest i niewdzięczne, bo to jest taka odpowiedzialność trochę za temat, że prawdopodobnie o tym samym szybko ktoś nie opowie, no bo to już jakby zostało dotknięte. A jednocześnie tych wątków odpryskowych jest mnóstwo. One są naprawdę, tak jak ta szkoła rabinacka, czy parę innych tematów, które część, mam nadzieję, że uda się opowiedzieć. Znaczy, jeżeli można coś jeszcze dodać, to wydaje mi się, że tam był taki szyfrant nazwiskiem Nachlik. Nachlik, tak? To jest autorem w ogóle pamiętników. Między innymi opisuje on sylwetkę Aleksandra Ładosia. Dzisiaj żyjemy w cudownych czasach. Zagada się nauką, to wystarczy otworzyć komputer, wrzucić do Google'a i wszystko nam wyskakuje. Między innymi opisuje dzień ambasadora Ładosia i mówi: nigdy wcześniej nie poznałem człowieka, który by spędzał w pozycji horyzontalnej więcej czasu. Wstawał o 10, o 11 chodził na śniadanie, o 13 przychodził do gabinetu, gdzie pytał się co nowego, następnie szedł do swojej mamy, bo mieszkał z mamą i siostrą. No i potem wychodził z psem na spacerek. To kiedy zajmował się tą całą konspiracją? Z Nachlikiem jest związana taka historia, że należało do Vichy przetransportować tajny szyfrowo. Ja tego nie znalazłem potwierdzenia, dlatego nie wyjściłem w filmie. I to jest tak jak z tego przedwojennego filmu, jeżeli będę tytułu, gdzie receptura została zapamiętana dzięki melodii. Jeden z szyfrantów nauczył się po prostu na pamięć tych cyferek. Tak, bo półtorej strony cyferek było do melodii. 1-7 i tak i pojechał i wrecytował przy fortepianie. I w ten sposób nie wpadł. No ale nie znalazłem potwierdzenia, nie wiem, czy to była anegdota. No to są właśnie takie pyszne historie na film fabularny, bo wtedy wszystko jest możliwe, natomiast w dokumencie obowiązuje pewna dyscyplina. Dobrze, to ja jeszcze teraz będę chciał jeszcze pana Michała zapytać o, może inaczej, byłem właśnie zainspirowany tym, co ostatnio Rutka Człowiek powiedział, że dokument się, czy w ogóle film się rządzi swoimi prawami, on ma swoje, jest czymś innym niż monografia, książka naukowa. Jak pan obejrzał pierwszy raz paszporty, a był pan na tym pokazie, bo to jest drugi pokaz, szanowni państwo, na tym premierowym pokazie organizowanym przez producenta, czyli Instytut Pamięci Narodowej, to pana wrażenie pierwsze wtedy po tym dokumencie, jak? Nie no, abstrahując tego wszystkiego, to jest bardzo piękny film. To jest film, który mówi o słusznej sprawie, oczywiście o rzeczach nie do końca opinii powszechnej znany, a szkoda. Trzeba pamiętać, że Polska dopiero uznała sprawiedliwie wśród narodów świata jako tych, którym również należy przyznawać prawa kombatanckie dopiero w 1989 roku. Także to wszystko w jaki sposób w Polsce należy nadrobić. I w jaki sposób jestem wzruszony i cieszę się, że Polska rzeczywiście naprawia to i ten film jest tego dowodem. W Izraelu sytuacja była przez wiele, wiele lat podobna. Bo nowe państwo nie zajmowało się tą tematyką, twierdząc, że ci, jak wiem, zgarbieni ludzie, którzy w jakiś sposób przywieźli bagaż swojego cierpienia i mentalnego, i fizycznego, nie do końca są w stanie włączyć do budowy państwa. W jaki sposób ja wracam do tej Heike Klinger, to jest spotkanie z Ben-Gurionem, wówczas jeszcze przywódcą dopiero w drodze państwa, które jeszcze nie powstało. Było dla niej wstrząsające i było wstrząsające również dla Ben-Guriona, bo pisał o tym w swoich dziennikach. Ale w jaki sposób Heike żyła z wrażeniem tego spotkania i z milczeniem społeczeństwa izraelskiego aż do swojej śmierci samobójczej. Zabiła się 17 kwietnia 1958 roku, 15. rocznicę powstania w Getcie Warszawskim. Natomiast Ben-Gurion miał inne jakby sprawy, pewnie ważniejsze w jego mniemaniu, i to szkoda w głowie.
A to jest potrzebny film. Gratuluję. Ciszę jedno pytanie w takim razie. Z siłą rzeczy będę pytał o to Michała Sobolmana. Jakby ten dokument pokazać teraz w Izraelu? Także znając kontekst społeczny i całą zawirówkę, którą mamy teraz, jaki byłby odbiór tego dokumentu? Na pana, jak powiem, nos. Znaczy, ja rozumiem, że jakoś Netanyahu był tym, nie wiem, czy tym dokumentem, czy tą historią zainteresowany do tego stopnia, że teraz przecież Izrael dba o to, żeby coraz więcej krajów uznawało Jerozolimę jako stolicę Izraela. I wiem, że prezydent Paragwaju był jednym z nich, który ostatnio odwiedził Izrael, i Netanyahu bardzo mu dziękował za te paszporty. To świadczy o tym, że mówię poważnie, że to dotarło do niego. 70 parę lat po wojnie ta sprawa jakby wraca i moim zdaniem to są tematy, które najbardziej warto pokazywać. Na przykład jedna z takich historii filmowych to jest sprawa Eliezera Grünbauma, prawda, syna Itzhaka Grünbauma, który był znaczącym politykiem i w polskim sejmie, i w izraelskim parlamencie, był pierwszym ministrem spraw wewnętrznych. Jego syn był kapłan w Oświęcimiu. I po dzień dzisiejszy nie do końca wiadomo, w jaki sposób zginął. Zginął w czasie wojny wyzwoleńczej w 1938 roku, kiedy przybył do Izraela. Mówią, są trzy wersje jego śmierci. Że ktoś go zabił, że popełnił samobójstwo, albo rzeczywiście zginął od kuli arabskiej, walczących też o swoją ziemię. Powstał film dokumentalny, bardzo taki niedobry. Potem powstała książka pod tytułem Kapona Alembi. Tam jest historia Eliezera Grünbauma i w końcu powstał film popularny. To był zresztą pokazywany bodajże 2 albo 3 lata temu podczas festiwalu Żydowskie Motywy na polską wersję. Także moim zdaniem, wracając do pytania, warto takie filmy pokazywać, również w Izraelu. To teraz pytanie do panów jeszcze. Gdybyście mogli cofnąć czas i mieli możliwość dać jedną scenę, dołożyć jedną scenę do tego dokumentu, to co by to było? Znaczy, co po zrobieniu tego dokumentu reżyser Robert Kaczorek pomyślał sobie, no to jest to, co by tutaj jeszcze nam dorzuciło, mówiąc kolokwialnie, do pieca? No absolutnie ten wątek sowiecki. To jest moim zdaniem sprawa kluczowa. Ona pokazuje, kto wpadł na ten pomysł w ogóle, na ten sposób ratowania innych, więc myślę, że trzeba będzie się wybrać do Moskwy, bo w Moskwie jest archiwum dwójki, co nam wyszło przy takim filmie Ani Ferenc, Co mogą martwi jeńcy, tam właśnie doktorantka rosyjska zajmowała się archiwum polskiej dwójki. To tak pół żartem, ale też i poważnie, że po prostu są braki dokumentacyjne. I to na pewno dołożył, mając pewność, że to jest ten właściwy początek tej całej akcji. I pewnie sprawa jeszcze tych powiązań z Nowym Jorkiem. To są takie rzeczy, które bym bardzo chętnie dołożył. Proszę. Mnóstwo wątków, nie wiem, od którego trzeba byłoby sporządzić listę na następne spotkanie. Natomiast wydaje mi się, że jednej rzeczy tutaj zabrakło. Jest takie wspomnienie, że była to także pewna próba ratowania elity żydowskiej. I tam jest dużo i list tych ludzi, i przesyłanych nazwisk z całego świata, żeby im załatwić paszporty. I szkoda, że troszeczkę tego zabrakło po prostu wymienienia tych nazwisk. Tam są naukowcy, przedstawiciele sztuki, to tacy może pewnie z absolutnej elity. Oni są na tych listach, nie wiadomo, nie udało mi się znaleźć paszportów na te nazwiska, natomiast no, wydaje mi się, że to można było, ten motyw można było dołożyć. A powiedz, czy ta liczba, która tutaj pada też z ust ambasadora Kumocha, ale też innych, 400 osób ocalonych, na ile ona jest, czy ona się może zmienić? Ile jeszcze możemy, że tak powiem, w górę, w dół, znaczy w górę, no, na ile ona jest wiarygodna, czy mamy jeszcze już dokumenty,
które jakby tą liczbę jakoś tam weryfikują. Oczywiście chcę jeszcze raz przypomnieć tylko, że no moja tutaj obecność jako konsultanta naukowego jest troszeczkę przesadzona. Zwłaszcza głównie moja praca polegała na pozyskiwaniu dokumentacyjnego, po prostu tak mnie opisał. Taką listę podał pan ambasador. Ambasada i Instytut Pamięci Narodowej, z tego co wiem, a to są nieoficjalne wiadomości, się tu nie zajmuje, za pomocą ARoLZN, przede wszystkim bazy BAT ARoLZN i różnych kontaktów, próbuje jakby weryfikować te liczby. Także jest to, ta praca trwa. Taką liczbę podał pan ambasador Kumok, nie potrafię jej w tej chwili zweryfikować. Znaczy, z tego co wiemy, to łatwiej powiedzieć o liczbie wydanych paszportów. I to jest rząd około 5000, chociaż już nie pamiętam, kto ze środowiska żydowskiego mówił o 10000. Ale po jakiejś tam weryfikacji mówi się raczej o 5000 paszportów. Paszportów, tak. I teraz ustalić, czy te paszporty dotarły. To jest jedna sprawa. Druga, czy były skuteczne, czy się ludzie po prostu zostali uratowani, czy nie, to jest następna sprawa. W filmie jest pokazany ten dokument ze stycznia 1945 roku, gdzie Abuda Izrael dziękuję za uratowanie kilku lub kilkunastu setek Żydów, prawda, polskich, i ograniczają się do Żydów polskich. A jak wiemy, tych nie byli tylko Żydzi polscy, ale też Niemcy, Holendercy i inni, więc to jest właśnie taki film, który można by go robić w nieskończoność, właśnie nie zamykać zdjęć, tylko kontynuować albo robić następne oczenie, a kiedyś trzeba podjąć decyzję, że panowie kończymy, zajmiemy się za chwileczkę czymś innym. Dziękuję. Tak się akurat składa, że drugie spotkanie Warszawy w Łukowskim w tym roku jest tematem związanym z filmem, bo miesiąc temu rozmawialiśmy o liście Schindlera, 25 lat po premierze, teraz dokumenty, paszporty Paragwaju. Dynamiczna jest rozmowa. Wydaje mi się, że jest też sporo pytań o publiczności, więc ja już tą swoją turę zakończę. Jeszcze tylko taka jedna dygresja. Też ten dokument, nie wiem jakie jest opinie panów, pokazuje, znaczy dodaje do znanych nam już historii, czyli na przykład działalności polskich kurierów, działalności referatu żydowskiego na emigracji, Żegoty, Ireny Sendlerowej, dodaje kolejny jakby taki argument, kamyczek do historii działalności rządu emigracyjnego w kwestii swoich żydowskich obywateli. Szanowni Państwo, jakbyście chcieli teraz zadać jakieś pytanie, komentarz do tego, co widzieliście, ja mówię, to jest drugi dopiero pokaz dokumentu paszportu Paragwaju. Niezmiernie zachęcam. Pytania, komentarze. A jak nie, to jeszcze panów oczywiście mogę pomęczyć. To jest... Tutaj spotykają się z żywym materiałem, prawda? Opinie na gorąco są jak najbardziej w cenie. Ja już widziałem drugi raz ten dokument, więc już nie jestem tak na gorąco. Jak Państwo. Jak powiada słynny film, ktoś musi zacząć pierwszy, także muszę się nie bać. Może coś więcej o w takim razie sponsorach tej akcji. Jeżeli można było prosić o rozwinięcie kwestii tożsamości osób, o których wiadomo, że sfinansowały w dużej mierze akcje zdobywania, produkowania tych paszportów. Na końcu jest taka informacja dodana do filmu, więc bardzo proszę. Bo też się dowiedzieliśmy na samym końcu tego filmu, znaczy pracy nad filmem, że osoby, które udzieliły nam wywiadów, to okazuje się, że ich rodzice brali udział w finansowaniu tego przedsięwzięcia. Znaczy, to jest taki kłopot akurat z tym wątkiem, że często były to bardzo poufne sprawy, no może nie tajne, ale poufne, czy tym się nikt specjalnie nie chwali, obawiając się o konsekwencje tego. No, pamiętajmy, że działamy, że opowiadamy o czasie opresji niemieckiej w Europie i właściwie ta Szwajcaria to dzisiaj się jawi, że jest taka jakaś, nie wiem, bezpieczna, ale wtedy no, wszystkie wywiady świata tam działały i złapanie kogoś nie było wielkim kłopotem. No, to jest trochę taka umowa była, że ta Szwajcaria jest neutralna. Jest po prostu wyspą. No i tam się dzieją sprawy finansowe. No, nikt nie chce się chwalić tym, że ma jakieś ogromne zasoby finansowe, które przeznacza na cele, które nie może się nie spodobać panom tego świata. Prawda? Więc ja myślę, że to jest stąd jeden kłopot. Drugi, przelewy, znaczy dzisiaj nam się wydaje takie oczywiste, że są żyjąc w świecie
cyfrowym te przelewy są takie proste. Nie było takie proste przekazywanie pieniędzy pomiędzy, w czasie wojny pomiędzy Europą a Stanami chociażby, prawda? Więc to były też zbiórki tam robione i fizyczne przekazywanie pieniędzy też rozsuwało dużo trudności. Więc myślę, że pewnie po latach może są listy osób, które złożyły się na to finansowanie, a ja na razie nie dotarłem do takich dokumentów. Krótko jeszcze tytułem uzupełnienia. W znacznej mierze w archiwach Relico jednym z ważniejszych elementów to jest próba ściągania pieniędzy zewsząd, po prostu skąd się dało. Od Izraela poprzez Nowy Jork, poprzez wszystkie możliwe partie, organizacje czy zamożnych, wręcz pojedyncze zamożne osoby, próbowano uzyskać pieniądze skądkolwiek, żeby po prostu tą akcję finansować. Za tym często oczywiście szły jakby pieniądze, ale także no, takie sugestie bardzo wyraźne z nazwiskami, kogo należałoby w związku z tym, prawda, z getta wyciągnąć, czy w ogóle z okupowanych tutaj ziemi. Natomiast no, starano się pieniądze po prostu ściągać. Skąd się da. Jedna z osób wspomina z ocalonych, że nie używano w korespondencji w ogóle określenia paszporty, tylko recepty. I my w ogóle ten problem poszliśmy, przeglądając całą dokumentację, bo nasunął nam się pomysł, że to, co może być takim podwójnym szyfrem, że lekarstwa, recepty, ogromne pieniądze, 200 tysięcy dolarów w tamtych czasach, to nie jest to ta kwota, która dzisiaj te pieniądze miały zupełnie inne znaczenie, więc próbowaliśmy to rozszyfrować, tylko to nie jest opracowane. Te dokumenty, które są w archiwach szwajcarskich, nie są opracowane i te, które są, nie wiem, w Instytucie Sikorskiego też nie są opracowane. No, niestety to jest trochę tak, że no, filmowcy nie mogą zastąpić historyków. I tu jest pytanie, dlaczego tym się nie zajmuje cały jakiś olbrzymi zespół ludzi. No, bo to jest tak, że no, należy podsumować, uzupełnić te źródła i wtedy może będą te na przykład biografie, które stanowią już lepszy materiał dla filmu niż suche wymienianie cyfr, instytucji, dat, no bo tym to film można po prostu zajechać, zanudzić. A one mogą być podstawą do tego, żeby zbudować żywe postaci, prawda? Tak jak mówi się tam, nie wiem, że przeszmuglowano dokumenty do Polski, znaczy do generalnej guberni. No to sobie teraz wyobraźmy, jak fizycznie to można było zrobić. Pociąg? No to są kontrole graniczne. To jest właściwie mnóstwo agentury, które jest rozsiane. Wszędzie na każdym kroku czekają niebezpieczeństwa. Jeżeli to jest szmuglowane, tak prowadzić taką mapę z kolegami podczas realizacji zrobić, jak fizycznie to mogło wyglądać. Przecież no, wejście do getta z tymi paszportami, tak? No jak to mogło? Więc to musiało być rozsiane dookoła, prawda? No, czy musieli dosyć, żeby cała paczka nie zginęła, tak? No, krótko mówiąc, cała ta logistyka tamtego czasu jest potwornie trudna. Jeśli by się udało to potwierdzić w dokumentach, no to było dużo łatwiej konstruować też takie już wątki fabularne. Zresztą pada tam w dokumencie taka lakoniczne stwierdzenie, że za pomocą łapówek te dokumenty docierały. No i teraz zobaczmy sobie, jaki jest ogromny obszar. No, w jaki sposób za pomocą łapówek wierzch do generalnej guberni, potem na terenie getta, komu, gdzie, ile, jak? Lecha Sztermuch została aresztowana podczas wykupywania na granicy szwajcarsko-austriackiej kolejnych Żydów, którzy chcieli dostać się do Szwajcarii. Spędziła ileś miesięcy w więzieniu, gdzie poroniła. I to są takie historie właśnie ludzkie, które już zupełnie inaczej się opowiada niż w takim syntetycznym dokumencie. Więc pewnie film o niej jest zupełnie inną, mógł być inną historią. Szanowni Państwo, czy są jeszcze pytania, komentarze, odczucia po dokumencie? Jeśli jeszcze nie ma, to ja jeszcze zapytam twórców o wątek watykański, który się pojawia. Jaka była rola Watykanu w tej sprawie? Na ile właśnie ta rola, wymieniłem tutaj, wyleciało mi z głowy nuncjusza, który jakby lobbował, żeby uwierzytelnić paszporty latynoamerykańskie? No to jest ta ostatnia faza i ona jest kluczowa, bo tak naprawdę to mogło się skończyć również tym, że nikt by nie uznał, nie potwierdził wiarygodności dokumentów i finał byłby tragiczny. Znaczy, z tego, co
jest na razie wiadomo, to był Mąż Bernardini. On bardzo aktywnie się w to włączył, nie tylko zdawkowo i z pełną akceptacją Watykanu. Dzisiaj oddano informację, że mają być zaraz ujawnione dokumenty dotyczące Piusa XII, więc zobaczymy, czy może coś w tej sprawie też się znajdzie. Natomiast ja też namawiam do tego, że ta sytuacja jest zmienna. Tak jak zmienia się sytuacja polityczno-militarna na froncie. I ze Szwajcarami też się inaczej rozmawiało na samym początku, a kiedy już tam jest 43-44 rok, kiedy już widać, jak ta wojna się skończy, też inaczej rozmawia, prawda? I Watykan był konsekwentny przez cały czas tego, co wiemy. Szanowni Państwo, nieustannie namawiam, a propos tego czasu, to właśnie na mnie wrażenie zrobiła ten początek, gdzie jest ta historia, kiedy Joachim Ribbentrop sugeruje Szwajcarii, to jest 40 rok, w zasadzie kiedy Niemcy są przy swojej potęgi, więc wtedy także odpowiedź Ribbentropowi, że Ładoś zostanie posłem, no to co wymagało odwagi na pewno. Szanowni Państwo, jeszcze może jakieś wątki, których Wam zabrakło, albo które nie dość czytelne są w paszportach Paragwaju pokazane. No cóż, sama milczy, to ja zadam panu już w tym razie jedno tak zwane generalne, dość ogólne pytanie. Ja postawiłem wczoraj taką tezę, że między innymi ten dokument paszporty Paragwaju jest takim idealnym przykładem, który pozwolił nam raz ucierpieć wizerunek na linii Polska-Izrael, dwa pokazać ogromne połacie historii niepokazanej, nieznanej przynajmniej i w Polsce i w Izraelu. I pytanie no, ogólne jak najbardziej, ale może konkretna odpowiedź. Co mamy w takim razie robić dalej? Ile takich rzeczy mamy? No i panowie na przykład wiecie o takich sprawach. I teraz może Michał, co by mam? Znaczy, ja mam problem z tym pytaniem. Po pierwsze uważam, że wizerunek Polski wbrew tym, powiedzmy, ostatnim wydarzeniom sprzed dwóch tygodni jest wystarczająco ciepły. To jest jedno. A po drugie mam takie wrażenie, jest już w Polsce wystarczająco dużo, że Polska dopiero jakoś dorasta, żeby zająć się tą tematyką związaną z ratowaniem Żydów. Nie wiem, jak to powiedzieć, bo zacznę od tego, że kiedy jeszcze myślałem, że będę historykiem, byłem pierwszym Izraelczykiem, który dostał stypendium UNESCO w 1987 roku, to jeszcze inna Polska, zesłano mnie do Katowic. Jestem historykiem zupełnie od innych czasów. Miałem takiego profesora, Jakob Talmon, który zawsze mówił, że historia się skończyła na rewolucji francuskiej, to co jest potem, to jest żurnalistyka. To rzeczy niepewne i ciągle mam takie wrażenie, że miał rację, chociaż tam on już nie żyje od wielu lat. Ale z historii trudno wyżyć. Mój przyjaciel miał taką książkę o historyku, który staje się oprowadzającym wycieczki, bo tylko z tego może zarobić trochę pieniędzy. No i u mnie było trochę podobnie, że postanowiłem, że ja będę pracował w Jedwaszem i spędziłem tam parę lat. To była moja druga praca. Jak przyjechałem do Polski, to zmieniałem co chwilę jakiś temat. No i między innymi postanowiłem zająć się pomocą Armii Krajowej w Zagłębiu Dąbrowskim dla Żydów. Miałem znakomity dostęp do archiwum na ulicy, która już nie istnieje w Katowicach, Komarowa, i tam siedziałem i skrupulatnie oglądałem dokumenty. No i pewnego dnia ktoś wleciał i mówi: towarzyszu, rzucili piwo. I wszyscy badacze, jak tam siedzieli, pobiegli do bufetu. Ale dowiedziałem się, że w Warszawie żyje komendant Armii Krajowej, który się nazywa Walter Janke. Prawda? On w 87 roku miał dobrze po 80 i mieszkał na ulicy, która wydawało mi się, że w ogóle nie istnieje, że to jest tylko bajka, na ulicy Kubusia Puchatka. I Walter Janke bardzo mnie polubił, pewnie dlatego,
żołnierz żołnierzem, opowiadaliśmy sobie różnego rodzaju historie wojenne. Pewnego dnia, kiedy się już tak trochę zbliżyłem do niego i powiedziałem, ale panie generale, w trakcie tej mojej wizyty, on był pułkownikiem, dostał chyba nominację generała. Jak to było z tymi Żydami? Czy byście w armii krajowej w ogóle ich nie ratowali? A on mówi, jak to? Bez przerwy. Tylko oni nie chcieli. Myśmy ich próbowali, a oni wracali do tych Niemców. I zrozumiałem, że poczciwy generał po prostu nie chce o tym mówić. To jest anegdota absolutnie prawdziwa, ale chcę zwrócić Państwu uwagę na tych bohaterów, z których dzisiaj Polska jest dumna. Z Ireny Sandlerowej, która dożyła do sędziwego wieku i ani sąsiedzi, ani ludzie, ani nikt. Bartoszewski napisał swoją książkę, ten z ojczyzny mojej, w 1967 roku, gdzie wspomina Irenę Sandlerową, ale mi się tym specjalnie nie interesował. Kiedyż pracowałem w ambasadzie przez kilka lat, w połowie lat 90., przyjechał parlamentarzysta z Izraela, który się nazywał Henryk Zimmermann, który też miał swoje lata i który krąży po tej Warszawie i do wszystkich, których tylko mógł dotrzeć, mówił o wielkim bohaterze, o którym nikt nie słyszał w Polsce. Henryk Sławik. Dzisiaj kierownicy są z niego dumni. Ale pamiętam tą ciężką drogę, niemalże drogę przez mękę, kiedy on mówił, że to największy, bardziej bohaterski człowiek, który zrobił dla Żydów i dla Polski i dla wszystkich i tak dalej. I w końcu udało mu się cudem przekonać trzy osoby, publicystkę wówczas Gazety Polskiej, panią Isakiewicz, która chyba nie ma nic wspólnego z obecnym redaktorem Isakiewiczem, chociaż tylko jedna litera jest tam dodana, ambasadora Łupczyka, który był wcześniej ambasadorem na Węgrzech, z kompletnie innej opcji politycznej, zbliżonej do Boskomuny. I oboje napisali dwie różne książki. I w końcu powstał film. Nie pamiętam już autora, pewnie pan będzie pamiętał. Do tego stopnia, że ówczesny prezydent Kwaśniewski nawet ten film prezentował. I dzięki temu staremu, emerytowanemu, izraelskiemu parlamentarzyście Polska dowiedziała się o jednym z najwybitniejszych bohaterów swoich współczesnych. Także mi się wydaje, że Polska nie zawsze dobrze pracuje nad ocieplaniem swojego wizerunku. Szkoda. Ja podejrzewam, że wciąż są bohaterowie, którzy żyli, jak Ładoś na przykład, i o których świat, Polska nie wiedziała. I dziękuję w imieniu Polski, że pan w jakiś sposób przywracają tę pamięć. W Izraelu te sprawy są znane. Polacy nie tylko mordowali Żydów, ale jednocześnie ich ratowali. I ta wiedza istnieje. Nawet jeżeli ktoś pełni, palnie jakieś głupstwo, to w głębi głowy oczywiście wie, że prawda jest dużo bardziej skomplikowana i inna. Że nie ma innego narodu, gdzie jest tylu sprawiedliwych wśród narodów świata niż w Polsce. Ja przeczytałem, przygotowując się do tego spotkania, że syn Ładosia zwracał się w latach 90. do przyznania ojcu pośmiertnie tytułu sprawiedliwych wśród narodów świata i oczywiście odmówiono mu, twierdząc, że jakby nie ma po drugiej stronie kogoś, kto by mu świadczył. I pewnie z takimi sprawami jest znacznie więcej. No i przykro, że czasami biurokracja i zwykła, normalna, urzędnicza głupota przeszkadza w takich pozytywnych działaniach. Jeśli można, to to są na pewno tematy, które sam to robi, więc warto o nim mówić, a jednocześnie dzieją się rzeczy, które nas chyba zaskakują. No bo takiej kariery, jak zrobili naziści, to chyba nikt ostatnio nie zrobił. Znaczy, przepisywanie historii to nie są anegdoty, bo to jest wychowywanie na przykład pokolenia w Niemczech, gdzie jeden z historyków polskich z przerażeniem zobaczył pracę swojego syna,
który dostał ocenę niedostateczną, za to, że napisał taką historię, jaką ojciec powiedział, czy taką, jaką my znamy, o tym, że Niemcy napadli na Polskę i tak dalej. Przekazał, że on źle interpretuje tę historię, bo to naziści napadli na Niemcy i okupowali Niemcy. I to, my to traktowaliśmy wtedy, że to właśnie przycierało oczy ze zdumienia, jak można o tym mówić, może to jakiś tam szalony jeden profesor jest, ale nie, to jest trend. I właściwie Niemcy właściwie jakby zrzucili z siebie całą odpowiedzialność za drugą wojnę, a myślę, że oni są do końca świata, jeden dzień dłużej będą odpowiedzialni za tą wojnę, pierwszą i drugą. I o tym się zapomina, tą historię się przepisuje po raz kolejny. Więc zajmując się tymi plamami historii, które nie są opowiedziane, nie traci tego horyzontu podstawowego. Tak samo jak jest historia nieopisana współpracy rosyjsko-niemieckiej, prawda? Świat tego nie chce uznać. Nie chce od czasu II wojny światowej uznać, że Polska miała dwóch wrogów. I jest w relacjach polsko-żydowskich ten problem pomnika Armii Czerwonej i NKWD w Izraelu, prawda? Który dla Polaków jest niezrozumiały, dla Żydów jest zrozumiały. I to jest, jeśli będziemy udawali, że tego nie ma, to po prostu będzie wchodziła w to propaganda. Więc te sprawy trzeba wyjaśniać, opowiadać. I wtedy myślę, że jest szansa na coraz większe rozumienie siebie nawzajem. Już nic tutaj wielkiego nie, na pewno nie dodam do po wystąpieniu, zwłaszcza pana Michała, bardzo ciekawego dla mnie, bo ja o wielu rzeczach tych kontekstowych nie wiedziałem po prostu, jak to jest odbierane w Izraelu. Natomiast wydaje mi się, że odpowiedź jest zawsze w takich sytuacjach jedna i ta sama. To znaczy, jak najwięcej badań, a po drugie to, że my jednak dzisiaj współczesna kultura, współczesny świat funkcjonuje w konwencji obrazkowej, wobec czego im więcej będzie filmów dokumentalnych na temat różnych elementów tej historii, to będzie w ogóle lepiej. To już nawet nie chodzi o ocieplanie czy ojemnianie wizerunku, tylko chodzi o to, że im więcej będzie filmów dokumentalnych, które trafiają do milionów odbiorców, bo kto dzisiaj czyta książki historyczne, tak? Jeżeli będzie można takie filmy widzieć w kinie, będzie można widzieć na tym małym ekranie w domu, bo to ta wiedza w jakiejś mierze będzie coraz szersza, tak? No i drugi element to jest to, że także Hollywood jest tutaj pewnym rozwiązaniem, to znaczy dzisiaj odbywa się kształtowanie wiedzy historycznej, pewnych wyobrażeń w kulturze masowej właśnie za pomocą filmu fabularnego także, tak? Czasami bardzo nawet odległego od historii. I im więcej takich filmów, które w sposób jakby trzymają pewien kanon historyczny, wiarygodności naukowej, im więcej filmów fabularnych robionych w tej konwencji, czy to będą seriale, czy to będą jakieś duże produkcje, tym jakby wyobrażenia ludzkie będą o historii. Historia będzie interesująca, będzie obecna w życiu takiego przeciętnego zjadacza chleba, ale także no to jest chyba droga na dotarcie do milionów obywateli. To jest właśnie film fabularny. No i tak się akurat składa, że na razie rozmawiamy o kinie. Kolejne spotkanie właśnie też poświęcone filmowi. Ja tylko powiem to, że siebie, że mnie się marzy taki dokument, albo na fabuła o dwóch działaczach bundowskich, Elich i Joterze, którzy nie chcieli podpisać obywatelstwa radzieckiego i dlatego zginęli. To też pokazało właśnie, może i w Izraelu, pewną skomplikowaność i oni byli, czuli się obywatelami II Rzeczypospolitej i dlatego tego obywatelstwa sowieckiego podpisać nie chcieli. Przypłacili to życiem. Taka historia też wydaje się byłaby niezwykle interesująca, inspirująca do dyskusji o historii i o naszym wizerunku. I zawsze opowiadasz o tą historię przy każdym spotkaniu, jakie mieliśmy wcześniej. Tak, bo ja cierpię na tym, że nie ma dokumentu o bundzie, na przeciwwagi Betaru, może kiedyś Robert Marek zrobi taki film. Nie ma polskiego dokumentu o bundzie. Ponad jakie lata temu dyrektor Instytutu Begina na podobne pytanie, dlaczego historia Betaru nie jest znana, powiedział, że przez tyle lat historię kształtuje lewica, więc historia jest poddana, może trochę tak jak z tą historią pisaną, że historia jest tylko do rewolucji francuskiej, a później jest to żurnalistyka, więc możliwe, że zresztą profesor Wieżorkiewicz też twierdził, że właściwie cała historia po II wojnie, gdzie wszyscy się zgadzają, że trzeba ją napisać od nowa, a jego zdanie po I wojnie światowej, bo tyle jest faktów nieznanych, wymaga
ponownej analizy, więc myślę, że ten filtr ideologiczny też jest szalenie, szalenie ważny. Jakbym Państwu zadał pytanie, ile Państwo dacie filmu w Gułagu? Myślę, że będzie kiepsko. Fabularnych, dużo. Znaczy jest jeden film Aleksandra Forda, który zrobił po wyjeździe z Polski. Z Elżbietą Krzyżewską w głównej roli. Ale ja nie mówię o Polsce, ja mówię o problematyce, o kinematografii światowej, hollywoodzkiej. To bardziej w czasie, w 1943-1944 roku powstaje film o kołchozie, jaki jest rewelacyjny. To jest film hollywoodzki przecież. No to jest jakby fabryka wtedy propagandy. A kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych jedzie w 1944 roku do Gułagów, gdzie demontują druty kolczaste, spędzają robotników w pięknych nowych waciakach i pokazują mu fantastyczne życie. On później kandyduje na prezydenta Stanów Zjednoczonych, dostaje 1 000 000 głosów. No więc ja mówię tylko o tym, że to są tematy do odrobienia od wielu, wielu lat. Peter Weir zrobił właśnie jeden film, gdzie jest pokazany troszeczkę realizmu. Nie wiem, jak oglądamy film, od razu skojarzy mi się to jakby obrazy z Sołżenicy, prawda? Ale to właśnie historia kompletnie nie opowiedziana. A to jest też jakby mnóstwo naszej historii. No co się dzieje, gdzie jest opowieść o Żydach, którzy zostali w Palestynie z armii Andersa. Gdzie podejrzewa się Andersa, że w ogóle chciano go posądzić o zdradę. Że się zgodził na to. Tu Anglicy, sojusznik, front, wojna, a on odpuszcza iluś ludzi, których wydobył z Gułagu. A także tematów jest mnóstwo. Także tematów jest mnóstwo, ale nam nie zabraknie potem, mam nadzieję, żeby o tych sprawach dyskutować. A dzisiaj rozmawiali Robert Kaczmarek, Piotr Gontarczyk i Michał Sobrewa. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne spotkania z cyklu Warszawa dwóch powstań. Szczegóły mam nadzieję wkrótce.